No dobra, moi drodzy, jedziemy dalej z koksem zatem. Czy ja się dostanę w ten otóż sposób? Where are you, Lawrence? Yes, sir, you're right. Scram, you morons! Where are you, Lawrence? Yes, sir, you're right. Take him away! This is why I don't give out this number. The search for Ratchet has our armada stretched thin, but we do have a small fleet on the outer perimeter. They should arrive just as soon as they've completed their patrol, sir. Right away, sir. Kurde, śmieszne są te opcje, że kurde, można na przykład X wcisnąć i ten, i Lore, i tam powiedzmy postacie obok będą mogły sobie tańczyć, nie? Kurde, tak wymusić taniec. Nie no, fajnie jest granie jako tego, jako Nefarius, muszę przyznać. Ciekawa mechanika. Jeszcze możemy Lorenza wołać, to już w ogóle, kompletnie. No, proszę stąd wyjść, ja idę do panelu kontrolnego i proszę tutaj mnie nie cisnąć. Dr. Nefarius, you didn't have to come all the way over here. The hypernova defense laser is quite capable of clearing the debris. Say, would you like to test it out? The controls are yours, sir. Lawrence! Yes, sir, you're right. Was there something you needed, sir? Oh, I'm afraid a fleet landing would be impossible at the moment, what with all the big, scary rocks in the way. You do remember asteroids, don't you, sir? Perhaps there is a way to clear the landing platform. Dr. Nefarius! Dr. Nefarius! Only a few asteroids remain, sir. Would you like to do the honors? Dobra, czyli teraz tym laserem będziemy musieli pocisnąć te skały, prawda? Dobrze zrozumiałem? Dokładnie. Wszystkie skały trzeba będzie tutaj. Jakkolwiek. O, dokładnie. Nie, no dobra, to tutaj już nic nie musimy zrobić. Lawrence, ty pało de hombita. Chodź tutaj, dokładnie. Porozmawiajmy sobie. Oh goody, I get to press a button. And they said my intellect would be squandered under your employ. Stand by for fleet arrival. Patrzcie teraz na to, ale rozpierducha tu będzie. Coś czuję. Dara, gościu, pal gumę. Sir, you mustn't. One crack in that ship's reactor and you could vaporize the entire armada. Get out of my way. Your Eve, Dr. Nefarius. There are ships landing platforms. Your Eve, Dr. Nefarius. We must access the hypernova defense laser. Sir, I am sipped. O, elegancko, bo przez chwilę myślałem, że się coś zbugowało, kurde. Dobra, gdzie są te ufoki? I feel very close to you right now.
Come on, we gotta keep moving. No to żeśmy troszeczkę, no, przesadzili, bo teraz w ten oto sposób żeśmy wkurwili dosłownie autentycznie wszystkich. No i po co nam to było? No i po co nam to było? Ale hej, przynajmniej dostaliśmy trofkę Party Crusher, więc... Największy polski crusher, największy polski crusher. Ej, ja jestem w sumie największy polski crusher, bo ja przecież dużo gier z Crusha nagrałem, więc... To o czymś świadczy! I tak, wiem, że to się odnosi do zupełnie czegoś innego, jeżeli chodzi o największego polskiego crushera. No ale... No musiałem, no po prostu kurde musiałem, no nie mogłem się oprzeć, żeby nie skorzystać z okazji, by nie powiedzieć tego przeruchanego żartu już w sumie. Dobra, chyba tu już są wszyscy wykończeni, prawda? No nie wszyscy, kurde! Ja pierdzielę, ile was jest? Kolejny kurde upgrade, level 3 dla tego małego robocika, kurwa. Serio? Dobra, jeszcze, ja pierdzielę, no ile, no ile? No ile? No ile? Kurde! Chcę już pójść dalej z gierką, a nie się tu wiecznie kurde tułać. W jednym miejscu zresztą. Kolejny upgrade'ik widzę. Na pełnej kurwie. Co z tego, że tutaj kurde nanoteku nie ma? A nanotek by się teraz przydał dlatego, że no kurde właśnie widzicie, co się dzieje. Jak ja mam się tutaj inaczej obronić, skoro nie mam jak nawet się obronić? Dobra, tutaj widziałem, że było trochę nanoteku, ale to tylko troszeczkę. Niby z jednej strony nie powinno się narzekać, ale no kurde, no w takich ilościach nanotek to w ogóle przesada już kompletna. Zacięta walka, proszę państwa! No ja tutaj nie wiem, co się dzieje już, kompletnie, wszyscy tutaj na wszystkich lecą. Coś atakują, no nie? Dobra, padł. No kurwa, serio? To już jest przegięcie pały w tym momencie. Mam nadzieję, że już więcej ich się nie zespałni, bo się kurwa wścieknę, nie? Autentycznie. Dawaj, 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 kuarki. Dobra, jest, możemy stąd uciekać. Już i tak jest po nas, już i tak jest po nas. Nic nie mamy do stracenia, dawaj, 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 dawaj. Już, 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 a ja przy okazji sobie Mountain Dew wleję. Bo why not? No i co? A, dobra, trzeba było podejść. What the hey? Mission accomplished. You're not Dr. Nefarious! Nefarious, you can't use the clock. Nothing you could want is worth risking the universe. Oh, Potteries! And I have you three to thank for it. Initiate Super Wavy Flashback Effect! Thanks to
to you and your dim-witted friend here, I found myself drifting through the cosmos. Have you ever spent time on an asteroid? It's surprisingly boring! Nothing for a villain to do but dwell on his failure. Then, one day, the fungoid saved us. But still, failure burned inside my circuitry! How could I have been defeated by the likes of you? Why had the universe been tipped in your favor? I embarked on a crusade to the inner recesses of what you call the soul. I studied fungoid meditation, attended anger management class, dabbled in yoga, attended more anger management class, until finally I went on a spirit walk on planet Quantos. It was here I finally found what I had been missing, the Great Clock! With the clock under my control, I'll be able to wrong all the rights in the universe. Every villain who has ever stumbled will get a do-over. Every protagonist's triumph will be reversed! Until finally, a new present is created, in which the heroes always lose! Hang on, cadets! Well, that was 5 bolts wasted. How do you like my Asteroid Flinger 5000? I had it installed in the event I ever needed a super ironic death scenario! Nefarious, you're making a mistake! Time will tell. Bon voyage, my old nemesis! You're just a lonely man, Lance, boarding a lonely train on its way to Lonely Town. So help me, it's true. All aboard for Lonely Town. Choo choo, Janice. Choo choo. It appears the Sony protected us during the crash. We must not reach the clock. Thanks for the help, guys. What? I'll give them back. Ratchet, we do not have a lot of time. Destroying the Armada will not keep Nefarious away from the clock for long. There's no time to contact Galactic authorities. That means it's up to us. Come on. There's gotta be a ship somewhere on this backwater planet. No to znajdujemy się teraz we wiosce Glimików, jak mogliście zauważyć. I na sam start chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Quark, ty idioto, kurde, skończony. Czemu ty żeś nie uratował Ratcheta i Clanka w momencie, kiedy tutaj była taka, a nie inna akcja? Czemu ty żeś stał tak bezczynnie? No odpowiedz mi. Powiedz mi, dlaczego tak to zrobiłeś? Dlaczego ty swoich, kurde, przyjaciół poświęciłeś dlatego, by uratować swoją tłustą dupę? Weź ty mi powiedz. Ale dobra, tak już całkowicie, szczerze mówiąc, tak na poważnie, niż oczywiście śmieszkując sobie, no to jak mogliście zauważyć, zostaliśmy przyłapani przez Nefariusa, więc no niestety dupa zbita była w tamtym momencie, no i teraz też jest zresztą dupa zbita, bo jesteśmy na planecie Morklon, ale do tego za chwilę przejdziemy. Więc tak, czego mogliśmy się dowiedzieć od Nefariusa, to, że on chciał wykorzystać wielki zegar do cofnięcia się w czasie i sprawienia, żeby Ratchet i Clank zawsze mieliby przegrywać. Tak więc on chciał totalnie kolejność zamienić, bo jak pamiętacie, to Nefarius za każdym razem i inni antagoniści przegrywają z naszymi głównymi protagonistami. I Nefarius chciał się po prostu cofnąć w czasie, żeby zmienić trochę przeszłość i teraźniejszość, żeby to było na takiej zasadzie, że to on za każdym razem wygraje, to jest raz. Znaczy wygrywa, chciałem powiedzieć. Więc tak, zostaliśmy wysłani w kosmos, przywiązani do asteroidy i wylądowaliśmy właśnie sobie tutaj, czyli na planecie Morklon. I teraz trzeba będzie zwiedzić tą planetę Morklon, ale jako że standardowo
Ja za każdym razem muszę to mówić, to teraz ja się wyciszę. Wy sobie popatrzcie na tą piękną, jakże zacną planetę Morklon, ponieważ nawet jeżeli to jest Syfkiła i Mogiła i przypomina mi to Boogie Swamp z Jacka Jedynki, to jednak słuchajcie się teraz w to, co w tle leci, a ja kontynuuję dalej przeprawę, tym razem w ciszy, tak więc lecimy dalej z koksem. I have visitors. Have you come to hear about the historic battle of Gimlet Valley? Actually, we're trying to stop an evil mastermind from... Splendid! It all started years ago, when I was just a child. Chief Zahn Gribnak was manning his post at the Arundai outpost, when suddenly... evil Commander Argos attacked! Desperate to protect our village, Gribnak led a team of undertrained, poorly equipped soldiers into battle. Sadly, victory would not be theirs. Chief Gribnak and his noble lot were captured, imprisoned, briefly pardoned, imprisoned again, and killed. The death of Zahn left us defenseless. Without him, Commander Argos laid waste to our village by destroying the Arundai blockade. It was a crushing defeat. Oh, if only Zahn had been here to defend us against Argos. I guess you can't change the past. Huh. Ratchet, I believe I may have a way to help the Fongoids and give us a ride. Head to that time rift. Sigmund, come in. I need you to stabilize a time portal into the Battle of Gimlet Valley. Accessing Briga's Almanac now, sir. Got it. Stabilizing time rift in 3, 2, 1. No to cóż. Jak mogliście usłyszeć, Fongoid opowiadał historię o The Battle of Gimlet Valley, czyli tam bitwę w Gimlet Valley przez tych... I wszyscy Fongoidowie na tej planecie żyli w spokoju, dopóki nie najechali ich Algorianie, którzy niemal całkowicie wyniszczyli planetę. Więc naszym zadaniem jest teraz cofnąć się w czasie i ich pokonać. Tak więc, jak widzicie, portal został dla nas tutaj otworzony przez Zygmunta, więc dostańmy się tam, do tej dziurwy i jedziemy z koksem. Trzeba naprawić, że tak powiem, historię. Gdyby tak można było, kurde, zrobić w rzeczywistości, o kurde, do jakich konfliktów by nie dochodziło. No ale wtedy po co by miałaby być historia, skoro rzekomo byśmy naprawiali błędy z przeszłości, no nie? Więc tak trochę... Attention, miserable creatures! This is Commander Argos! Pursuant to Article 17 of the Agorian Code of Interstellar Acquisition, this sector now belongs to me! Leave now, or face execution by firing squad! Okej, no to jedziemy, kurde, naprawiamy wszystko, co jest złe. Oni się tutaj naparzają, ja pierdziele, co tu się dzieje? Ja pizgam. Lepiej uważać, lepiej naprawdę uważać, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj będzie się działo. Akurat z nimi już kiedyś walczyliśmy. Znaczy kiedyś, no, 2 sesje temu w zasadzie, no to niezłe kiedyś, ale... No, wiecie, o co chodzi. O, może niedługo sobie HP zupgrade'ujemy. W sensie będziemy mieli upgrade tego nanoteku, kolejny zresztą.
Upgrade na Noteku to jest są chyba najlepsze upgrade, jeżeli chodzi o serię Ratcheta, serio. Bo zawsze lepiej mieć więcej HP niż mniej. Kurde, mój stan zdrowia jest bardzo krytyczny. Muszę uratować Zan Gribnak. Kim jest Zan Gribnak? Lub kto to jest? Co to jest? Kto to jest? Ja się pytam, co to jest? Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Jako tako przeżyliśmy. Dobra. Nanotech, Nanotech, where are you? Gdzie ty jesteś? O jest, dobra, Nanotech jest tutaj. Elegancko. Dobra, wy tutaj jesteście cali i zdrowi. Elegancko. Ja za dużo, kurde, powtarzam jednego słowa, czyli tutaj mam na myśli elegancko. Trzeba to ograniczyć i to prędko. Aha, ale żeby go uratować, no to najpierw byśmy musieli zrobić coś takiego. Jest! Mamy to! Upgrade na Noteku. Proszę państwa, 87 zdrowia. Nice one! To mi się bardzo podoba, to mi się mega podoba. No to ja mówię, kurde, prawie 100 HP, prawie 100 HP. Pod koniec serii. Kurwa, co tu się stało? Ja myślałem przez chwilę, że ja wpierdol dostanę, nie? A tu się, kurde, okazało zupełnie inaczej. No dobra, nie zmienia to jednak faktu, że teraz wpierdol dostałem. Dobra, tu mnie macie. Tutaj dostałem akurat i to bardzo mocno. I mnie to boli, kurde. Mnie to boli i mam ból dupy. Kurde, dawać mi jakiegoś nanoteka. Bo nie przeżyję tego. Dobrze! Yeah! O kurde! Yurik! What are you doing out of this shelter? Your mother will be very disappointed! But this Lombax is here to help us! I'm Ratchet. This is Clank. I'm Zan. This is Toofer and Enot. Yurik, go take shelter with the others. We'll protect the floodgate! O nie! Tylko nie te! Wydry. O Boże święty. Na szczęście tutaj checkpoint mamy. No niby tak, no ale mnie to absolutnie nie pociesza. Zan Gribnak został uratowany, dobra, fajnie. Pierdziele. Destroy Hydra Tanks. Serio? Muszę jeszcze raz to robić. Nie mogę tego sobie odpuścić. Czemu mnie katujecie tymi hydrami zasranymi? Dlaczego? Co ja wam takiego zrobiłem? Co ja tej gierce zrobimy? Zacznijmy od tego. A, nagrywam ją. Dobra, to jest wystarczająca kara. Na szczęście tu jest checkpoint, no ale nie pociesza mnie to wcale, a wcale. Powiem wam szczerze. Nie pociesza mnie to wcale, a wcale. No ale dobra, niech już będzie. Wypierdoloć. No kurde,
Nanotech, please. No won, kurde. Dwie hydry na jednego to banda łysego. Nie uczyli was? Już momentami powoli zapominam, jak się z tymi kurde poprzednimi bossami walczyło, a wy mnie cały czas nimi katujecie, no czemu? Dobra, fajnie, mam nadzieję, że u góry też jest nanotek jakiś, proszę. Proszę, dajcie mi nanotek, proszę. Dobra, została tylko ostatnia głowa, elegancko. Dawaj, 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 dobrze. Dobra. Jeszcze tylko jeden hydratank. I mam nadzieję, że to będą wszyscy już. Tam jest nanotek, lecimy po nanotek. O kurde, powiem wam szczerze, że... No zadyszki można tutaj dostać normalnie, autentycznie. Dostaję taki wpierdol stulecie, że to jest hit. Wiedziałem, że końcówka gry będzie trudna, ale że aż tak? Nie no, zostałem sam w totalnej dupie, kurde. Zero nanoteku, nic. Nic, absolutnie nic. Muszę sam walczyć, kurde. I to mnie przeraża. Jestem naprawdę teraz w kryzysowej sytuacji. Dobra, może u góry jakaś skrzynka będzie. Może jakoś gra mnie uratuje. Oby. Bo się bardzo zezłoszczę. No kurwa, tu nic nie ma, no tu nic nie ma. Jak ja mam kurde go pokonać? Jak ja mam tą hydrę zasraną pokonać? Weźcie mi powiedzcie. Amunicja amunicją, ale ja tu kurwa jeszcze nie mam. Ach, ja tu jeszcze nawet nie mam HP. Dobra. Mamy full ammo, dobra, elegancko. Czasami trzeba niestety te śrubki powydawać. Nie można mieć kurde w nieskończoność nie wiadomo ile tych śrubek. Dobra, po hydrze. Elegancko. This is Commander Argos. My offer to spare your lives in exchange for this valley has expired. Stand by for execution. Commander Argos is trying to flood the valley. We have to get to the top of the floodgate. I think I have an idea. We have to find some of those vine seeds. I do not understand. How will seeds help us defeat the Agolians? Trust me. Dobra, okej. To można zaraz ogarnąć. Tylko jeszcze szybko do toalety pójdę.